Dziś powrócimy do roku triumfu Polski na Eurowizji i odwiedzimy niewielką wieś Stefankowice, w okolicach której w latach 90. grasował najprawdziwszy prowincjonalny seryjny morderca. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Pierwszy raz, kiedy w zbrodniach prowincjonalnych będzie gościł seryjny morderca i pewnie niewiele takich spraw się tutaj pojawi, bo tych seryjnych morderców w Polsce nie ma aż tak wielu. Część z nich grasowała w większych miastach, no i wielu jest już opisanych bardzo dokładnie i nie zostaje wiele nowego do powiedzenia na ich temat, ale udało mi się znaleźć takiego prowincjonalnego seryjnego mordercę, o którym jeszcze aż tak wiele się nie mówiło. I jest to wampir ze Stefankowic, choć lepiej tego nie nazywać, bo można zostać pozwanym, jak się przekonacie w dalszej części tej historii. Co ciekawe, w polskim prawie w ogóle nie mamy takiej kategorii jak seryjny morderca i tak naprawdę to nie mamy nawet w nim morderstwa. Wszystkie zapisy dotyczące pozbawienia życia są w naszym prawie oficjalnie określane jako zabójstwo. Większość z nas jest kryminalnie wychowana na amerykańskich serialach, a w amerykańskim prawie to rozróżnienie jest wyraźne. Ale u nas nie. Nie ma morderstwa, nie ma seryjnych morderców, ani nawet seryjnych zabójców. Gdyby ktoś chciał szukać w kodeksie karnym, to od razu mówię, że nie znajdzie. To też w jakimś stopniu pokazuje, jak mało rozpoznane jest w Polsce to zjawisko, nawet dzisiaj. A historia, którą dziś opowiem, wydarzyła się w latach 90. w niewielkiej wiosce w województwie lubelskim. Więc można sobie wyobrazić, jak niewiele o seryjnych mordercach musieli w tamtym czasie wiedzieć policjanci. A jakie to były czasy? Opowieść zaczyna się w roku 1994. Dziwny czas dla Polski. Okres transformacji ustrojowej. Wszystko się zmienia w szybkim tempie. Nie wszyscy są w stanie z tym tempem nadążyć. Upadają kolejne nierentowne zakłady, które nie są w stanie utrzymać się na wolnym rynku. To również rok debiutu Polski na festiwalu Eurowizji. Wcześniej jako państwo komunistyczne w tym wydarzeniu nie mogliśmy brać udziału. I podczas tego pierwszego historycznego festiwalu Polskę reprezentowała Edyta Górniak z piosenką To nie ja byłam Ewą i zajęła pamiętne drugie miejsce. Jak dotąd najlepsze w historii naszego udziału w tym festiwalu. We wrześniu 1994 roku wyemitowano w Polsce pierwszy odcinek Mody na sukces. Jak pewnie doskonale wiecie, perypetie dysfunkcyjnej rodziny Foresterów towarzyszyły nam od tamtej pory aż do 2014 roku, stając się najdłużej emitowanym serialem w historii polskiej telewizji. Jeśli chodzi o wydarzenia na świecie, to rok 1994 był dość niespokojny. Trwała wojna domowa w Bośni i Hercegowinie, dziś mam wrażenie trochę zapomniana, ale będąca najkrwawszym konfliktem w Europie od zakończenia II wojny światowej. Również w Ruandzie wybuchła wojna domowa pomiędzy plemionami Hutu i Tutsi. Szacuje się, że w ciągu 100 dni zginęło około 1 000 000 ludzi. To są te wydarzenia, które możecie kojarzyć m.in. z filmu Hotel Rwanda. Do tego rozpoczęła się jeszcze wojna w Czeczenii. A żeby zakończyć czymś przyjemnym, to 1994 rok przyniósł nam również Króla Lwa, Foresta Gumpa, serial Przyjaciele oraz kolejne przeboje zespołu Ace of Base, Aerosmith, no i oczywiście Can You Feel the Love Tonight? Eltona Johna. Wieś, o której dziś będzie mowa, znajdowała się oczywiście gdzieś na uboczu tych ważnych historycznych wydarzeń. Stefankowice leżą w gminie Chrubieszów w województwie lubelskim. W całej gminie żyło wtedy trochę ponad 12 tysięcy mieszkańców. Obecnie jest ich o 2 tysiące mniej. Nie wiem, ile było mieszkańców w samych Stefankowicach wtedy, ale teraz jest ich 216. Gmina Chrubieszów jest jednym z najdalej wysuniętych na wschód obszarów Polski, jak również jedną z największych gmin w Polsce, jeśli chodzi o powierzchnię. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XV wieku i jak to zwykle bywa z miejscowościami przygranicznymi, historia tych terenów nie oszczędzała. Począwszy od zniszczenia podczas wojen kozackich, przez I wojnę światową, wojnę bolszewicką, aż do II wojny światowej. Kiedyś Stefankowice były wsią zróżnicowaną etnicznie, bo około połowy stanowili Ukraińcy, była spora grupa Żydów, no i oczywiście Polacy. Dziś po tej różnorodności zostały już tylko
pozostałości cmentarzy i cerkwi prawosławnej. Liczba ludności w tej okolicy spada z roku na rok, co jest spowodowane w dużej mierze migracjami ze względu na brak perspektyw zawodowych w gminie. Bezrobocie jest wysokie, wysoki jest również współczynnik obciążenia demograficznego, czyli coraz więcej osób starszych, a coraz mniej tych w wieku produkcyjnym. W gminie Chrubieszów 66% osób pracujących zatrudnionych jest w sektorze rolniczym, czyli typowe wiejskie tereny. Brak przemysłu, za to gleby dobrej jakości. Większość gospodarstw, bo 63% to te najmniejsze, od 1 do 5 hektarów, czyli też taki polski klasyk. Po tym można też poznać, że to nie są jakieś super bogate tereny. Co prawda w raporcie gminy z dumą zaznaczają, że wielkość gospodarstw rolnych w gminie Chrubieszów rośnie, co jest sytuacją korzystną, gdyż wzrasta stan posiadania mieszkańców wsi. No ale skoro maleje liczba mieszkańców, bo wszyscy młodzi uciekają do miasta albo za granicę, a powierzchnia zostaje taka sama, bo nigdzie nie może uciec, no to nic dziwnego, że rośnie. Ale nie wiem, czy to taka znowu korzystna sytuacja. A przechodząc do ciekawostek z życia wsi, to po pierwsze jestem pozytywnie zaskoczona ilością imprez, które się odbywają w gminie Chrubieszów. Pewnie ma to związek z tym, że gmina faktycznie jest dość duża, ale wyobraźcie sobie, że w 2018 roku w Chrubieszowie i okolicach odbyło się 139 imprez. Ich pełen wykaz jest dostępny na stronie. Miał się odbyć nawet Chrubstock, serio, ale impreza niestety ostatecznie się nie odbyła, nie wiem dlaczego. Odbyła się natomiast impreza o intrygującej nazwie Stajnia Augiasza. Ja tu miałam od razu duże oczekiwania. Jak zobaczyłam tę nazwę, liczyłam, że będą tu jakieś zawody w wywożeniu gnoju na czas, ale tu rozczarowanie. To jest po prostu przegląd zespołów muzycznych, głównie takich młodzieżowych. Ale czy mi ktoś może wytłumaczyć, dlaczego to się nazywa Stajnia Augiasza? Czyli pierwsze skojarzenie to brud, smród, fekalia, coś zapuszczonego. Szukałam, czy to jest gdzieś wyjaśnione, ale nie było. Ale nie tylko młodzież może liczyć na rozrywki w gminie Chrubieszów. Prężnie funkcjonują tu również kluby seniora. I jednym z takich klubów jest klub Biedronki w Ślipczu. I jakby się zastanowić, to w Warszawie też taki klub funkcjonuje. Jak wchodzę do Biedronki na Grzybowskiej, to tam też mam wrażenie zawsze, że jestem na spotkaniu w klubie seniora. I teraz tak zaczynam się zastanawiać, że może naprawdę jestem, tylko do tej pory się nie zorientowałam. Ale przechodźmy już powoli do tematów kryminalnych. Jak zawsze zaczęłam od sprawdzenia planu działania priorytetowego dla dzielnicowego i muszę powiedzieć, że Stefankowice to jest od tej pory moja ulubiona miejscowość. Do tej pory w każdej miejscowości, którą omawiałam, działaniem priorytetowym każdego dzielnicowego było ganianie pijaków spod sklepu. Ale nie w Stefankowicach. Tu dzielnicowy szuka bezpańskich psów, sprawdza, czy psy są trzymane w odpowiednich warunkach i czy mają szczepienia oraz wyciąga konsekwencje wobec tych, którzy wszystkich obowiązków związanych z posiadaniem psów nie przestrzegają. No i takie priorytetowe działania to ja rozumiem. Komenda Policji w Chrubieszowie jest w posiadaniu maskotki policyjnej Sierżanta Lwa. Projekt maskotki został poprzedzony szerokimi konsultacjami wśród dzieci i młodzieży, jak można przeczytać na stronie. Maskotka jest znana i lubiana przez maluchy, często rozdaje najmłodszym elementy odblaskowe i słodycze. I wiecie, ten sierżant lew to jest taki jakiś człowiek przebrany w kostium lwa w policyjnym mundurze. Wrzucam na stronę zdjęcie, jakbyście chcieli go zobaczyć. Nie wiem jak wy, ale ja sobie od razu wyobrażam, że on tak przychodzi codziennie do pracy. W każdym razie sierżant Lew służy w policji od 2017 roku, więc nie mógł pomóc przy śledztwie, o którym dziś będę opowiadać. Może to i lepiej, bo jak się wkrótce przekonacie, ten morderca zwierząt również nie oszczędzał. Po raz pierwszy w okolicach Chrubieszowa do tajemniczego morderstwa na tle seksualnym doszło właśnie w roku 1994, 9 października. We wsi Stefankowice sąsiadki zaniepokoiły się, że 63-letniej Zofii nie ma na podwórku. Od rana nie wychodzi ze swojego domu, okna są zamknięte, z domu nie dobiegają żadne odgłosy. Zwykle o tej porze powinna już gdzieś tam się krzątać, mieć otwarte drzwi, tak jak to działo się codziennie od lat. Pani Zofia była osobą, którą we wsi wszyscy znali. Wcześniej, zanim wprowadzono religię do szkół, w jej mieszkaniu właśnie odbywały się katechezy dla okolicznych dzieciaków. Sąsiadki wiedziały, że nigdzie się nie wybierała, przecież cały czas były z nią w kontakcie, rozmawiały. Więc ta cisza w obejściu Zofii wydała im się niepokojąca i postanowiły sprawdzić, czy coś się nie stało. Podejrzewały raczej, że mogła zasłabnąć albo coś sobie złamać. No w każdym razie na pewno nie wyobrażały sobie tego, co tam zastało. W studni bowiem unosiły się
nagie zwłoki Zofii. Badanie pośmiertne wykazało, że w ostatnich chwilach swojego życia kobieta przeszła prawdziwe piekło. Została obezwładniona, uduszona, następnie napastnik zdjął jej ubranie i zgwałcił. Nie znaleziono śladów włamania, co świadczyło o tym, że kobieta prawdopodobnie sama otworzyła drzwi swojemu mordercy, a że wszystko to działo się już po zmroku, późnym wieczorem, to prawdopodobnie Zofia musiała znać tego człowieka, który do niej zapukał, no bo w komuś obcemu raczej by nie otworzyła o takiej porze. Policja skierowała podejrzenia na 55-letniego Kazimierza P. O tym człowieku niewiele wiadomo. Podobno podczas pogrzebu Zofii dziwnie się zachowywał. Koniecznie chciał pomóc w niesieniu trumny, płakał, zataczał się. Policjanci, którzy obserwowali ten pogrzeb, uznali, że to jest podejrzane. Sprawdzono ślady krwi, które zostały w domu Zofii i ustalono, że grupa krwi zgadza się z tą, jaką miał Kazimierz. I pewnie jakaś 1/3 populacji. W trakcie śledztwa Kazimierz przyznał się do zbrodni. Trudno stwierdzić dlaczego. Prawdopodobnie przesłuchiwano go w taki sposób, że się załamał i mówił, co mu kazano. Mógł być w ogóle trochę niestabilny psychicznie, ale nie był też w stanie podać żadnych szczegółów dotyczących zabójstwa. 19 miesięcy spędził w areszcie, ale ostatecznie sąd go uniewinnił. Ale zanim to się stało, 26 listopada 1995 roku w oddalonych o 5 km od Stefankowic, Kułakowicach, doszło do kolejnego makabrycznego morderstwa. Była listopadowa noc. Mieszkańcy Kułakowic zobaczyli, że na strychu domu mieszkającej samotnie Antoniny wybuchł pożar. Sąsiedzi natychmiast ruszyli do tego domu, żeby sprawdzić, co się dzieje z kobietą i znaleźli ją na parterze, nagą, z poparzeniami, czerwonymi śladami na szyi i połamanymi żebrami. Kobieta żyła, ale była w dramatycznym stanie, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Natychmiast zostało wezwane pogotowie, Antoninę zabrano do szpitala. Tam przeszła badanie lekarskie, podczas którego stwierdzono, że kobieta została zgwałcona. Ta jednak wszystkiemu zaprzeczyła. Nie chciała o tym mówić, chyba się wstydziła po prostu. Jej stan był na tyle ciężki, że policja nie mogła jej przesłuchać. Jedyne, co kobieta powiedziała po napadzie, to powiedziała swojej córce, że dwóch włamywaczy weszło do jej mieszkania i zażądało pieniędzy. Niestety po kilku dniach Antonina umarła. Bezpośrednią przyczyną było zapalenie płuc, będące następstwem tego połamania z żeber. I wydaje się, że tajemnicę tej listopadowej nocy Antonina zabrała ze sobą do grobu. Mija trochę czasu, niespełna rok. Jest 5 sierpnia 1996 roku i na obrzeżach Chrubyszowa, czyli w siedzibie gminy, jakieś 15 km od Stefankowic, na terenie pracowniczych ogródków działkowych Oaza zostają znalezione zwłoki kolejnej kobiety. Tym razem znacznie młodszej niż poprzednie, 36-letniej Wiesławy, matki dwójki dzieci, która poszła na działkę, żeby zebrać warzywa, które tam uprawiała. Tym razem nie tylko ofiara była o wiele młodsza, ale zabójstwo było bardziej brutalne. Kobieta prawdopodobnie była silniejsza od poprzednich ofiar, więc broniła się też lepiej i morderca nie tylko udusił ją drutem, rozebrał i zgwałcił, gdy była jeszcze w agonii, ale jeszcze na koniec po wszystkim wbił jej w serce scyzoryk. Teraz w okolicy już oczywiście zaczyna panować totalna psychoza. W ciągu ostatnich niespełna 3 lat w okolicy, na przestrzeni kilku kilometrów, kilkunastu kilometrów, zostały zgwałcone i zamordowane 3 kobiety. Policja łapie nie tych, co trzeba, a morderca chodzi na wolności i nie wiadomo kogo i kiedy znów zaatakuje. Wydaje się, że lokalna policja nie ma pojęcia w ogóle, co robić w tej sytuacji. Ludzie się boją, szczególnie kobiety, nie chcą wychodzić z domu, nie chcą same zostawać. A przecież to jest okolica, w której mieszka jakieś kilkaset osób, wszyscy się znają, przynajmniej z widzenia. Gdyby po okolicy kręcił się ktoś obcy, obserwował, próbował wybadać, w których domach mieszkają samotne kobiety, przecież ktoś zwróciłby na niego uwagę. W takich małych społecznościach każda nowa twarz wzbudza przecież ciekawość. Ale tutaj nikogo takiego nie widziano. Wszystko wskazuje na to, że robi to ktoś miejscowy. Policja jest teraz pod dość dużą presją, by schwytać mordercę. Szczególnie, że jeśli tej zbrodni dopuściłaby się ta sama osoba, co dwóch poprzednich, to można już mówić o seryjnym mordercy, bo tak się określa osobę, która dopuściła się przynajmniej 3 morderstw w oddzielnych epizodach. A jeśli zabił już 3 osoby, to jest niemal pewne, że zrobi to ponownie. Wiadomo też, że złapanie seryjnego mordercy jest niezmiernie trudne, bo przeważnie zabija on osoby, z którymi nic go nie łączy. Nie ma motywu innego niż czerpanie takiej czy innej przyjemności ze zbrodni. I jakieś szukanie wśród znajomych, rodziny, eliminowanie kolejnych podejrzanych nic nie da.
bo to może być ktoś zupełnie dla ofiary obcy albo ktoś, kto ją widywał tylko w sklepie. Pamiętajmy, że jesteśmy na polskiej prowincji w połowie lat 90. Jakieś profilowanie kryminalne, profilowanie geograficzne i te sprawy w takich miejscowościach to pewnie jeszcze z kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat będzie trzeba na to poczekać. Policja potrzebuje natomiast podejrzanego i potrzebuje go jak najszybciej. A jak policja bardzo potrzebuje, to znajdzie. Jeśli nie mordercę, to chociaż kozła ofiarnego. I tu, co ciekawe, mamy, można powiedzieć, Kazimierza II. Nie wiem, dlaczego w tej sprawie podejrzanymi są sami mężczyźni o imieniu Kazimierz, ale tak jest. Kazimierz U. też ma działkę na terenie Oazy, mieszka w Chrubieszowie, jest rencistą, spokojnym człowiekiem, właściwie nic nie wskazuje na to, że mógł zamordować Wiesławę. Nic oprócz wyników badania osmologicznego. Trzy psy tropiące potwierdziły, że na odzieży Denatki oraz na kwiatach leżących na jej rowerze znajduje się zapach Kazimierza U. No ale powiedzmy sobie szczerze, taki dowód to akurat można sfabrykować, jak się wie, jak to zrobić, a policjanci wiedzą. 15 dni od śmierci Wiesławy mija i policja ogłasza wielki sukces. Aresztuje Kazimierza U. Co prawda badanie nasienia znalezionego na ciele ofiary wyklucza, że mógł to być Kazimierz, ale policja twierdzi, że to o niczym nie świadczy. Po prostu kobieta wcześniej odbyła stosunek z kimś innym, a Kazimierz, no cóż, zaspokoił się widać w mniej tradycyjny sposób. I nieważne, że włosy i odciski butów zabezpieczone na miejscu zbrodni bez wątpienia należały do kogoś innego, a żadnych śladów biologicznych czy materialnych wskazujących na Kazimierza tam nie było. Pomimo tego zwolnienie Kazimierza z aresztu nastąpiło dopiero po pół roku. Został uniewinniony, prokuratura wojewódzka w Zamościu wszczęła nawet postępowanie, by wyjaśnić, czy nie doszło do sfabrykowania dowodów przez chrubieszowską policję, ale postępowanie zostało umorzone. Później jednak sąd okręgowy w Zamościu zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości ponad 60 tysięcy złotych na rzecz Kazimierza U. za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie. Natomiast po tych wydarzeniach Kazimierz musiał opuścić Chrubieszów, bo ludzie nie dawali mu żyć. Wprawdzie został uniewinniony, ale wiecie jak to jest. Niesmak pozostał. Zresztą ta odsiadka i stres z tym związany zrujnowały doszczętnie jego zdrowie i kilka lat po wyjściu z więzienia zmarł. Niestety, dużym minusem w przypadku zamknięcia pierwszego lepszego człowieka, bo taka jest presja przełożonych, jest to, że prawdziwy morderca pozostaje na wolności. I przez te pół roku, kiedy Kazimierz siedział w więzieniu, mordercy grasującego w okolicach Stefankowic nikt nie szukał. Może gdyby już wtedy w Chrubieszowie służył sierżant Lew, to wszystko byłoby inaczej, ale tak. Znów mija rok. Jest 31 sierpnia 1997 roku i w Stefankowicach trwają dożynki. W nocy, podczas gdy wszyscy świętują ostatni dzień wakacji, do domu 67-letniej Genowefy ktoś się zakrada. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że Genowefa jest osobą niewidomą. Co więcej, kilka lat wcześniej kobieta została zgwałcona w swoim domu, ale sprawcy nigdy nie złapano. No bo przecież nie umiała go opisać. Rano sąsiedzi zobaczyli wyłamane okno i gdy weszli do domu, przekonali się, że Genowefa nie żyje. Jej ciało było nagie i nosiło ślady przemocy, nie tylko tej seksualnej. Została uduszona kablem od swojego własnego radia tranzystorowego. Miała połamane żebra, została zgwałcona. Strasznie smutna historia tej kobiety. Tym razem policja bierze w obroty niemal wszystkich mieszkańców Stefankowic. Wypytują szczególnie o odbywającą się wtedy zabawę dożynkową. Chcą wiedzieć, czy wydarzyło się podczas tego wieczoru coś dziwnego, nietypowego. Może ktoś się dziwnie zachowywał, może była jakaś kłótnia. No i faktycznie była. Uczestniczył w niej pochodzący ze Stefankowic Mariusz i jakiś inny facet. Okazuje się, że ten mężczyzna w mało uprzejmy sposób odniósł się do pewnego wstydliwego sekretu Mariusza, o którym szeptała zresztą cała wieś. Otóż Mariusz, który miał wtedy 21 lat, częściej niż z kobietami współżył podobno ze zwierzętami gospodarskimi. Szczególnym sentymentem darzył krowy, ale niemal z równym zapałem zabierał się też do kur i klaczy. Ja wiem, że to jest obrzydliwe, dlatego nie będę tego jakoś szczegółowo omawiać. Dodam tylko, że niestety zwierzęta przeważnie tych jego amorów nie przeżywały i były potem znajdywane martwe przez ich właścicieli. Mariusz potrafił na przykład udusić je drutem czy łańcuchem. No i to już musiało dać policjantom do myślenia. W biografiach seryjnych morderców zresztą często pojawia się ten element przemocy wobec zwierząt, która później przeradza się w przemoc wobec ludzi. No więc policjanci idą tym tropem. Samego Mariusza miejscowa policja nie może od razu przesłuchać, bo odbywa on właśnie służbę wojskową w Sanoku i w Stefankowicach był w sierpniu na kilkudniowej przepustce. Ale już 4 września zostaje on aresztowany tam w tej swojej jednostce i przewieziony do aresztu. Mariusz jest właściwie zupełnie normalnym chłopakiem, trochę może zbyt cichym, za bardzo nieśmiałym,
Nie ma zbyt wielu kolegów, nie mówiąc już o koleżankach albo o dziewczynach. Wychował się z matką i ojczymem oraz dwójką przyrodniego rodzeństwa. Jego młodszy o rok brat zmarł tragicznie, gdy Mariusz miał około 10 lat. Chłopak niezbyt lubił szkołę, szybko porzucił naukę, żeby móc pomagać rodzicom w gospodarstwie, a w 1994 roku rozpoczął też pracę w składzie buraczanym, no później został powołany do wojska. Mariusz natychmiast przyznaje się do winy. Nie tylko do zabicia Genowefy, ale również, ku zaskoczeniu policjantów, przez nikogo nie pytany, przyznaje się też do trzech wcześniejszych morderstw. Przesłuchujący go śledczy wprost nie mogą uwierzyć, że ktokolwiek może tak beznamiętnie opowiadać o tym, jak mordował i gwałcił. A tak właśnie mówi o tym Mariusz, właściwie chwali się tym. Podczas wizji lokalnej w domu ofiary wygląda wręcz na podnieconego możliwością odtworzenia tej sceny. Nie ma w nim cienia skruchy, nie ma w nim żadnego zażenowania, kiedy opowiada śledczym o tym, jak od 15 roku życia gwałcił zwierzęta i o tym, jak wolał z nimi współżyć, kiedy były już martwe. A jak wybierał swoje ofiary? Zofię K. pamiętał jeszcze z czasów, gdy uczęszczał do niej na lekcje religii i wiedział, że mieszka sama. Tamtej nocy wracał pijany do domu i poczuł podniecenie i postanowił to wykorzystać. Sytuacja powtórzyła się również w Kułakowicach. Wiedział, że Antonina mieszka sama, był pijany, miał ochotę na seks. Niczego nie planował, po prostu wykorzystywał sytuacje, które się nadarzały. Wiesławę zobaczył samą na działce, gdy uciekł mu autobus i szedł drogą, mając nadzieję, że złapie stopa. I to było właściwie jedyne takie odstępstwo od schematu, zarówno jeśli chodzi o sposób działania, jak i o wiek ofiary. W przypadku Genowefy znów wrócił do tej starej reguły. Alkohol, nocny powrót, nabuzowanie. Wybór ofiary był oczywisty, bo już raz włamał się do jej domu. Miał wtedy 18 lat i zgwałcił niewidomą kobietę, za co nie spotkała go żadna kara. Wrócił więc po więcej. Mariusz trafia na obserwację psychiatryczną i biegli stwierdzają, że ma przeciętny iloraz inteligencji i cechuje go mała pewność siebie, stara się unikać konfliktów, jest nieśmiały i mało spontaniczny. Stwierdzają też, że to nie gwałt, a właśnie duszenie były tym, co naprawdę zaspokajało Mariusza i to zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt. On zresztą bez zahamowań też o tym opowiadał. Wyciągają z tego wszystkiego wnioski, że Mariusz S. nie jest osobą chorą psychicznie, tylko ma zaburzenia preferencji seksualnych, co oznacza, że nie był niepoczytalny i może być normalnie sądzony. Mariusz mówi również policji i śledczym o tym, jak zginął jego brat, twierdząc, że to był początek jego fascynacji śmiercią i sadyzmem. I to mi trochę nie daje spokoju. Brat Mariusza powiesił się na sznurze od bielizny. Chłopcy akurat bawili się w Janosika i brat na chwilę się oddalił, po czym Mariusz znalazł go martwego, powieszonego na sznurze, z pętlą na szyi, tak jak później ofiary Mariusza, zarówno ludzie, jak i zwierzęta. Czy ten widok sprawił, że chłopakowi coś dziwnego zaczęło kiełkować w mózgu? A może ten brat się wcale sam nie powiesił? No bo jednak brat seryjnego mordercy ginie taką dziwną, nagłą śmiercią. To może to wcale nie był przypadek, no ilu dziewięciolatków popełnia samobójstwo? Oczywiście nie mam na to żadnych dowodów, więc nie podaję tego jako fakt, ale po prostu tak jakoś wydaje mi się to dość niepokojące. Gdy zbliża się rozprawa, Mariusz nieoczekiwanie zmienia jednak zeznania i teraz twierdzi, że to wszystko wymyślił pod wpływem gruźb policjantów, a o zamordowanych kobietach wie jedynie z gazet. I cytuję, pochodzę z bardzo małej wioski, dlatego chciałem stać się osobą sławną, być opisanym w gazetach i mediach, cel oczekiwany uzyskałem. Zdałem sobie sprawę, że moja bujna wyobraźnia pociągnęła nieobliczalne skutki. Tyle, że o faktach z miejsca zbrodni, które podał Mariusz, nie pisały żadne gazety. Mógł je znać tylko sprawca. Mariusz staje przed sądem. Nie wygląda na skruszonego, wręcz przeciwnie, gdy omawiane są drastyczne szczegóły jego zbrodni, wydaje się dumny, może nawet podniecony. Jest to szczególnie trudne do zniesienia dla Henryka, ojca zamordowanej Wiesławy. I tu dochodzi do kolejnej tragedii. W 1998 roku, gdy odbywa się rozprawa Mariusza, Henryk przemyca do sądu siekierę. Dzisiaj takie coś by nie przeszło. Ale znowu, pamiętajmy lata 90. Gdy Mariusza wyprowadzano z sali sądowej po zakończeniu rozprawy, ojciec ofiary rzucił się na niego i zranił siekierą w plecy. Nie trafił tak mocno jak chciał. Zamachnął się ponownie, ale został obezwładniony przez eskortujących Mariusza policjantów. Rana była powierzchowna, ale Mariusz trafił z nią do szpitala, a Henryk trafił do aresztu. Tego samego zresztą, w którym przebywał Mariusz.
Jednak jego czyn spotkał się z bardzo dużym zrozumieniem ze strony lokalnej społeczności. Ludzie mówili, że zrobił to, na co nikt z nich nie miał odwagi, że Mariuszowi to się należało. Zbierano podpisy, żeby go wypuszczono i wreszcie, dzięki poręczeniu ówczesnego wojewody zamojskiego, Henryk został zwolniony z aresztu, a śledztwo w jego sprawie wkrótce umorzono. Mariusz Sowiński został skazany na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia dopiero po 50 latach. Po apelacji sąd drugiej instancji utrzymał wyrok. Obrońca wniósł kasację, sprawa wróciła do sądu apelacyjnego, ale ten w 2003 roku również utrzymał zaskarżony wyrok. Sowiński trafił do zakładu karnego w Rzeszowie. Ze względu na nieprzewidywalność jego zachowań jest izolowany od współwięźniów, przebywa w pojedynczej celi. Podobno ukończył kurs czeladnika w zawodzie koszykarz-plecionkarz. W celi ma telewizor i ogląda programy informacyjne oraz filmy sensacyjne, a także uczestniczy w formach duszpasterskich. Jest również objęty terapią dla sprawców przestępstw seksualnych. Mariusz ma też jeszcze jedno hobby i jest nim pozywanie do sądu, w sumie to każdego chyba, kogo akurat przyszło mu do głowy, że można pozwać. Domagał się m.in. odszkodowania w wysokości 80 tysięcy złotych od dwóch policjantów za to, że nie zapewnili mu odpowiedniej ochrony podczas jednej z rozpraw. Chodzi oczywiście o tę, podczas której został zaatakowany przez ojca Wiesławy. Żądał też od funkcjonariuszy 360 zł za zniszczoną odzież, a od samego Henryka domagał się 13 tysięcy złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za obrażenia i straty moralne. Tak jakby słowo moralność cokolwiek dla niego znaczyło. Pozew został na szczęście oddalony. Te pozwy jeszcze do pewnego stopnia można zrozumieć, jeśli pominiemy coś takiego jak przyzwoitość, ale w przypadku naszego dzisiejszego niebohatera chyba nie ma sensu posługiwać się tym pojęciem. Ale no faktycznie policja ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo chociażby najgorszej gnidzie w czasie procesu. Ale później było już tylko bardziej absurdalnie, bo pozew dostał m.in. były szef zamojskiej prokuratury za to, że był dla niego niemiły i za to Mariusz zażądał od niego 500 tysięcy złotych. Matko, gdyby tak w Polsce się pozywało wszystkich, którzy są niemili, to nasze sądownictwo by upadło, bo by nie nadążyło z rozpatrywaniem tych wniosków. Interesujący jest też pozew z 2002 roku. Mariusz chciał 50 tysięcy złotych od mieszkańca Stefankowic za to, że przed 10 laty koń należący do pozwanego rozciął Mariuszowi prawy łuk brwiowy. Może to były tylko takie końskie zaloty, w końcu Mariusz takie lubił najbardziej. Ale po 10 latach Sowiński stwierdził, że przez owe zdarzenia zaczął mieć problemy psychiczne i teraz z tego powodu przebywa w więzieniu. Ze zrozumieniem sądu jednak się nie spotkał. No i wreszcie najgłośniejszy z pozwów Mariusza, wytoczony przeciwko Radiu Lublin w 2010 roku za to, że użyto wobec niego na antenie określenia wampir. Co zdaniem Mariusza było krzywdzące, bo on przecież nigdy nie pił krwi. A co gorsza, teraz koledzy z więzienia wołają za nim: ej, wampir! No strasznie, strasznie mu współczuję, naprawdę. W związku z tym zażądał od rozgłośni 500 000 złotych i publicznych przeprosin, ale i tym razem się nie udało. Słyszałam kiedyś, czy czytałam wypowiedź eksperta o tym, dlaczego ci seryjni mordercy często mają takie przydomki typu wampir, bestia, potwór, kądś tam z Bytowa, z Zagłębia i tak dalej. I tam pojawiło się takie wyjaśnienie, że nam jest trudno przyjąć do wiadomości, że człowiek, zwykły taki człowiek, jest zdolny do takich zbrodni, że takim określeniem próbujemy te osoby jakoś tak odczłowieczyć, że tego nie zrobił człowiek, to zrobił wampir. I wtedy niejako, oczywiście w takim wymiarze bardziej symbolicznym, tłumaczymy sobie to, że tak naprawdę nie zrobił tego człowiek i to jest dla nas mniej przerażające, staje się takie mniej realne. Przenosimy trochę to zdarzenie do takiej strefy jakichś legend, bajek, bo jeśli byśmy tego nie robili, to musielibyśmy zaakceptować fakt, że chodzą po tym świecie ludzie, którzy niczym nie różnią się od wszystkich innych, których znamy, a którzy są zdolni do mordowania zupełnie przypadkowych osób w losowych okolicznościach bez żadnego dającego się wytłumaczyć motywu i że ich ofiarą mógłby paść każdy z nas. Dużo łatwiej nam zrozumieć morderstwo z zazdrości, czy dla pieniędzy, czy z nienawiści, niż fakt, że ktoś zabija po prostu dlatego, że sprawia mu to perwersyjną przyjemność. I choć temat seryjnych morderców jest już tak strasznie wyeksploatowany, przecież filmowo, serialowo, w książkach, że powinniśmy już do niego jakoś tam przywyknąć, to jednak pojawienie się takiego mordercy w prawdziwym świecie, gdzieś niepokojąco blisko nas, wciąż sprawia, że mamy ciarki i próbujemy jak najbardziej odsunąć od siebie tę myśl. Mariusz składa do kolejnych prezydentów prośby o akt łaski, ale oczywiście bezskutecznie. W jednym z takich wniosków twierdził, że chce się opiekować swoimi dziadkami, którzy są w podeszłym wieku,
No, znając jego upodobania, to chyba bym takiej opieki nie chciała. Twierdzi też, że jest osobą wierzącą i przed zbrodniami, których dokonał, objawiała mu się Matka Boska. A no i jakby to powiedzieć, gdyby istniał poradnik dla seryjnych morderców, to powinien być w nim taki punkt. Jeśli ubiegasz się o ułaskawienie, nie pisz we wniosku o tym, że coś ci się objawiło, ukazało, porwało cię UFO, przemówiła Matka Boska. Zachowaj to dla siebie, bo tym sobie nie pomożesz. Straszna historia. Jeden chłopak ze wsi, mający dziwną dewiację seksualną, unieszczęśliwia tyle rodzin bez żadnego powodu, przypadkiem, bo nadarzyła się okazja. Po raz pierwszy o przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać w 2047 roku, kiedy będzie miał 71 lat, ale mam nadzieję, że go nie uzyska. To już koniec tej opowieści. Mam nadzieję, że była ciekawa. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz, ocenę tam, gdzie akurat tego słuchaliście, albo na mojej stronie na Facebooku. Źródła są na stronie zbrodnie-prowincjonalne.com, a ja się z Wami żegnam i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.